Zawołaj mnie. Bodzio! Ja? Fasola! No. Witam w nowym Tanium Daniu odcinku. Dzisiaj zrobimy coś, co bardziej pasuje do mojego kontentu niż jakieś głupie dania zrobiłem wcześniej, czyli kontent na dużą ilość. No, żeby dużo było jedzenia i tanio. Znaczy, no, dobra. Zrobimy fasolkę po bretońsku. Duży minus od razu na początek, że trzeba dzień wcześniej ją zalać wodą. Można kupić gotową, ale to jest droższe wtedy. Nawet nie żartuję. Trochę jak takie monety, talary, no coś tam. Poradniki mówią 1 do 3 wody zalać. Czy coś się stanie, jak nalejemy za dużo wody? Myślę, że nie. Jeżeli byśmy nalali za mało, to myślę, że mógłby być problem. Nalaliśmy za dużo, więc jest git. Spodnie, znaczy, bo to nie jest gotowe. Nie myślicie. O kurde, dobra, patrz. Nie macie co robić, czekając aż fasola się namoczy, to możecie ją postrzelać. Uff, ale mocno strzela. Widzimy się jutro, a tymczasem zapraszam na... Letyshops. Znaczy, że no... Jeżeli ktoś jeszcze nie jest do końca przekonany albo nie słyszał o Letyshops, wszystko Wam teraz wytłumaczę. Za każdym razem, jak robicie zakupy w jednym z ponad 3000 sklepów, Letyshops delikatnie puka w okieneczko i pyta: hej, nie zapomniałeś czegoś? Oczywiście nie mówimy tutaj o takim prawdziwym oknie, a o oknie przeglądarki, pod warunkiem, że macie zainstalowaną wtyczkę. No, to jest bardzo proste. Robicie pik, mik, szabadup i wtyczka działa. Sama przypomina o możliwym zwrocie gotówki. No ale jak to? Skąd te pieniądze? Słuchaj, cashback. Mówi Ci to coś? No, mi właśnie też tak trochę średnio, ale ogólnie chodzi o to, że Letyshops dostaje pewną prowizję za przyciągnięcie klientów do sklepu i tą prowizją dzieli się po prostu z Wami. Także przy zakupach płacicie normalną cenę, a jakiś procent z tej ceny dostajecie jako zwrot gotówki. Wysokość cashbacku się co jakiś czas zmienia, warto być na bieżąco, mieć tą wtyczkę w przeglądarce. Ja jako leń nadrzędny muszę przyznać, że ta wtyczka pięknie robi robotę. Zachęcam jeszcze raz do korzystania i wracamy do odcinka. Witamy, dzień po... Start! Witamy, dzień po... Tak, fasolka to już zaczyna pękać tutaj. Proszę, zapraszam. Jesteśmy dzień po... Patrzcie, na przykład tutaj. Mogę to zjeść? Pierdział później. No tak będę. O! Jak łodyga kwiata. Halo. Żygałem go z lewo, a ty tego nie nagrałaś. Wody trochę jednak za mało dolałem, potem jeszcze uzupełniłem 2 razy. To nie koniec czekania, bo teraz trzeba tą fasolkę, albo najpierw może nie. Mamy tak. Boczek 180 gram, kiełbasa do pasa, czosnek, cebula, jakieś buły, przyprawy, pomidory krojone razy 2 i troszkę koncentratu, bo dodamy raz 2. Teraz bierzemy fasolkę, odcedzamy tak zwanie. Oczywiście nie bierzemy żadnego, durszlaka, no bo po co? Trzeba ją ugotować. Fajna. No przecież to nie ma szans się wylać. A nie, dobra, bo urwę garnek, nie chcę zepsuć. Ale ona jest taka, że już... Nie wiem w sumie. Litr wody, mówią na internecie. Pijcie wodę. Gotujemy przez liście laurowe na moją głowę, bo jestem Cezary Pazura, znaczy ten, to Rzymem rządził. Jak on się... Cesarz? Cezar, chciałem powiedzieć. A oni się nazywali... Nie, to oni się naprawdę nie nazywali cesarze. To co? Jakiś tam, nie wiem, władca Rzymu. Liście laurowe, cesarz, cesarzowy, cesarzył, cesarze, cesarzował. Cesarz? Cesarz. Cesarz. No dziwnie bym. Dziwnie byś sobie wymyślił. W polu by się coś cesało. Cesarz to, czy nie? Ziele angielskie, 3 ziarenka. My dodamy 4, bo lubimy wyrazisty smak. Raz, 2... Od dupcy. Trochę jak goździki. 3, 4. Nie zaimponowałem Wam i Tobie, że wiem, jak pachną goździki. Dobra, patrzmy na tą pyszną zupę. Ty to serio tylko tyle? To wygląda, jakbym ja wymyślał, co tam trzeba wrzucić, a ja to wziąłem z internetu. Chodzi, że tak małostkowo to tak wygląda. Pytanie kucharskie numer 1. Jak są te takie, to na co to jest? No takie garnki. Są takie garnki? Nie wiem, jakieś szybko bary czy... Nie wiem. 1,5 godzinki. No i wracamy za 1,5 godziny, ale nie... no. Ty! No tak, dziwne jest. Kiełbasę rozdarła i mi zjadła kawałek, ale musiała jej pachnieć ta kiełbasa. Poproszę, żebyś myślała trochę nad nagrywaniem. Czy to się może... Fu, boczek jest obrzydliwy. Chociaż trochę taka kanapeczka. Mleczna kanapka, boczna kanapka. Jak ja mam to pokroić? Które tałe ma wlecieć na patelnię? Czy bez czegoś? Ale tego się kroić nie da. Jak ja mam to... Fuu, no i co? Jezu, ja mam całe tak męczyć się? Nie, no bez sensu. Ten wygląd i konsystencja jest gorsza. Boczek mi nagrywa, ja nie kota. Doro. Ale takie grube to ma być? Fuu, obrzydliwe. Nie chce mi się tego kroić bardziej, jest pokrojone w kostkę. Doro, to jest program kulinarny, ludzie chcą się nauczyć gotować. Co, gile z nosami było widać? Dobra. No ho, ho, ho. Ważne części to byś nagrywała. Dobra, mamy, myk, pyk, pyk. Ugryź tak. Nie. Są rzeczy obrzydliwe, które można robić i obrzydliwe, które... Przepraszam. Kroimy kiełbę. Kiełba to fajnie pachnie, od razu się przypominają wszystkie ogniska u babci na wsi, nie? Kuligi. Patrz, jaki jestem, jak ja jestem chyba, jak to w ogóle nawet nie jest przyspieszone. I ludzie będą myśleli, że ja tu montaż zaaplikowałem. Jak ja jestem chyba prokrojarzem. Ale tłuściutka taka pupka. Dobra, nie ma czasu, robimy wieżę z kiełbasy. Ty, czemu ja tego na początku tak nie przykryłem? Tym ostrym trzeba. Dobrze. Jak to mówi moja babcia, żołądek to worek i tak jedno z tego będzie. Wniosek? Kupa. Dobra, jak tam boczek? A ta fasolka to oczywiście zapomniałem posolić. Wleciłeś to na pełne? No, na pełne i kurde jest. Zajmiemy się cebulą, bo mam taki kaprys, dobra? Proszę Państwa. Skwierczący boczek, mierdząca kiełbasa. Idziemy w dobrym kierunku. Ale nie tak blisko, żeby tłuszcz nie kapnął w obiektyw. Kobieto, udaje, że coś ten... Boczek, ewidentnie boczek. Ulubiona część każdego kucharza, czyli krojenie cebularza. To będzie tak szybkie, widzowie, nie mrugajcie. Kurde, jestem zdenerwowany, że ta cebula się nie chce, ślizga się. Zaraz się popłaczę, a jeszcze jej nie zacząłem kroić tak naprawdę. Wiesz, jak mówią na kogoś, kto czuje pociąg seksualny do boczku? No jak? Z boczek. Przeciąłem sobie paznokcia! Co ty robisz? Co się dzieje? Śmierć ta... Nie, ja nie wytrzymam. Co nie wytrzymasz? A jak tylko tu jest wege, to ja mam wytrzymywać? U mnie w rodzinie to już by wszyscy zeszli na dół i... O! Co tak pachnie! Ale faktycznie, jak sobie tak pomyślę, to dupcy strasznie. Ale będę miał żarcia! Teraz proszę cię, cebulo. O! A! A! Już za późno! Już za późno! Już za późno! A! Karapa! Nie chcę mi się tego kroić dalej. To jeszcze czosneczek. Teraz... Dobra. A! Czosnek! O, super. Proszę Państwa. Słyszymy to wszyscy. Dodajmy cebuli. Wszystko zamieszamy. Poczekamy chwilę, aż ta cebulka się no przypiecze. Myślisz, żeby to wlewać, jak tu jest woda, czy wylać wodę i dodać przecieru? To trochę wyleję, trochę zostawię. Ops! Patrzcie na te kolory. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale jest takie kurde wyraziste. Tu wszystko, żeby było mniej do sprzątania. Wali niemiłosiernie. Obawiam się, że może trochę zabraknąć garnka. Pomidory krojone bez skórki 2 razy. Oplamiłem wszystko i drugi raz. Proszę Państwa, nasza zupa jest już supa. Dwie łyżki koncentratu. Łyżeczki? Tak na oko. Tyle bym dodał i tyle. To jeszcze tak trochę, żeby się A przyprawy damy takie 5 minut przed zjedzeniem, myślę. Konsystencja jest już propry... Dobra jest. Sól. Słodka papryka. Wędzona. Słodka. Mielona papryka. Wędzona. Dobre, kurwa. Kurczę, mamo. Przepraszam. Majeranek pasuje? Majeranek pasuje. Za dużo. Patrzcie, jak się zczarniło. Jeszcze chwilkę to przydusimy i nakładamy. Zapraszam do degustacji. Chleb też sam piekłeś. Tak. To wszystko za złotych? Ja się liczę. Kupiłem tą bułkę, bo jest tańsza, ale jem inną, ale ta się wlicza do ceny. Była za 69? Zgubiłem paragon, ale przecież w lewiatanie kosztuje 2,99. Ocena? Kamienica pachnąca boczkiem na puszkę fasoli. Ja nie jeżdżę. Ja bym dał, porównując do poprzednich dań, 6,5? Znaczy, ale takie 6,9. 6,9 na 10. Ale no, jest to danie ewidentnie na ilość. Nie będę jadł nic innego przez najbliższe 2-3 dni. Ten listek laurowy jest mocny. Cenę jakoś wymyślę przy montażu. Coś poskładam to do kupy. Także była taka. A trudność przygotowania, bo to ja ogólnie nie lubię przygotowywać na zaś. Ale ta fasolka zadziwiająco mało było roboty. W sensie tylko wstawić tą fasolę i potem wszystko do gara tak naprawdę. Więc coś w moim stylu. No w sumie wszystko. To tyle. Smacznego. Cze. Zapraszam do subskrypcji, obserwujcie mój kanał. Dobrze, dostaniesz tą pensję, no.